Witajcie. Dziś przedstawiamy innowacyjny telefon Elona Muska, model Pi, który będzie działać nawet na Marsie, a łączność zapewni mu satelitarny internet Starlink. Jak będzie wyglądać? Czy będzie lepszy niż flagowce typu iPhone czy Samsung Galaxy? Zapnijcie pasy i startujemy! Aha, zapraszamy Was jeszcze do polubienia i subskrybowania kanału. Amerykański geniusz Elon Musk znowu zaskakuje nas nowym projektem. Tym razem na jego celowniku jest rynek smartfonów. Niedawno, bo w styczniu 2021 roku, po raz pierwszy zajął pierwsze miejsce w prestiżowym rankingu Forbesa i został najbogatszym człowiekiem na świecie. Skomentował to krótko. Dziwne uczucie, niemniej pora wracać do pracy. I efekty tej pracy będziemy widzieli już wkrótce. Telefon, podobnie jak samochody Tesla, będzie naładowany najnowszą technologią. Oprócz łączności satelitarnej i ładowania słonecznego będzie miał również futurystyczny design. Kolory jego obudowy będą zmieniać się wraz z padającym na niego światłem. Będzie więc jak kameleon. Wyposażony zostanie także w mega szybki internet Starlink. Koniec z czekaniem, zawieszaniem się telefonu czy wykluczeniem cyfrowym. Starlink wykorzystuje zaawansowane satelity na niskiej orbicie i umożliwi rozmowy wideo, gry online i transmisje strumieniowe. Ma już ponad 100 tysięcy użytkowników w 14 krajach. Internet satelitarny jest też coraz bardziej popularny, bo jego dostępność jest nieograniczona. Nawet na Marsie będzie można połączyć się z internetem. Model Pi, skąd ta nazwa? Wiemy z matematyki, że pi oznacza stałą Archimedesa, czyli stosunek obwodu koła do długości jego średnicy. Tak to już jest u Muska, że wszystko kręci się wokół form kulistych, a dokładniej Ziemia-Mars. Jeśli oglądacie nasze filmy, to znacie Neuralink, która jest jedną z firm Elona Muska. Powstaje tam technologia, która pozwala za pomocą chipa wszczepionego do mózgu człowieka połączyć go z komputerem, a wkrótce także z telefonem. Telefon Tesla będzie więc posiadał interfejs mózg-telefon, przygotowany przez Neuralink. Być może nie będziemy musieli już używać ekranu dotykowego i scrollować w telefonie. Wystarczy, że pomyślimy o czymś, a telefon to wykona. Zakończą się więc rozmowy głosowe z asystentem Google'a. Przejdźmy jednak do konkretów. Jak dokładnie będzie wyglądać ten rewolucyjny telefon? Projektantem telefonu Tesli jest Antonio De Rosa, ekspert, który stworzył dominujące na rynku projekty telefonów Apple. Wykonał telefon, inspirując się autami Tesli, Starlinkiem i SpaceX. Wielu badaczy rynku gadżetów zauważyło, że model Pi wygląda bardzo podobnie jak iPhone 12. Smartfon ma 4 aparaty w kwadratowej ramce, zupełnie jak iPhone, a boki telefonu odbijają światło srebrzystym odcieniem. Model Pi ma jednak kilka zasadniczych różnic konstrukcyjnych. Telefon będzie posiadał powłokę fotochromową, która mienić się będzie różnymi pigmentami pod wpływem światła słonecznego. Pi będzie miał 4 kamery, a wysokiej jakości zdjęcia otrzymamy nawet nocą. Kierując naszą kamerkę w stronę gwiazd, otrzymamy wysokiej rozdzielczości zdjęcie i to bez konieczności długiego czasu naświetlania. Astrofotografia będzie w zasięgu naszej ręki ze smartfonem. Ale co w tym dziwnego, skoro ten człowiek wysyła ludzi na Marsa? Musk i jego projektanci wiedzą, że dobry aparat w telefonie to podstawa. Są chwile, kiedy chcesz równocześnie zrobić zdjęcie i film. Model Pi będzie miał właśnie taką funkcję. Więc kiedy nadchodzi ważny moment i trudno się zdecydować, czy lepszy jest film czy foto, będziemy mogli zrobić jedno i drugie naraz. Zdjęcia makro i ultra szeroki obiektyw będzie również dostępny w telefonie. To nie jest zaskoczenie, bo większość telefonów nowej generacji je ma, ale to, czego nie mają, to ukryta kamera z przodu telefonu. Przednia kamerka będzie schowana za ekranem. Nadal jednak będzie idealna do selfie czy wideokonferencji.
Natomiast okrągła wypustka na kamerkę nie będzie już przeszkadzać w oglądaniu zdjęć czy filmów, które będą się pokazywać na całym ekranie. Z tyłu modelu Pi pojawi się logotyp Tesli, a w zestawie dostaniemy również mały solarny panel. Będziemy mogli naładować telefon energią elektryczną, na przykład podczas przerwy w pracy. Koniec z szukaniem ładowarki. Będziemy szukać światła. Oczywiste jest, że telefon Tesla będzie skomunikowany z samochodem Tesla. I z poziomu telefonu będziemy mogli otworzyć, zamknąć, a nawet prowadzić swój elektryczny pojazd. Pamięć tego nowoczesnego telefonu będzie całkiem pojemna, bo aż 2 terabajty. Krążą też plotki, że smartfon będzie również zdolny do wydobywania kryptowalut w dowolnym miejscu, nawet na Marsie. Czy giganci tacy jak iPhone, Samsung czy Huawei mają się czego bać? Czy ekscentryczny Musk odniesie sukces, tworząc zaawansowany technologicznie telefon? Zobaczymy. W końcu Elon wraz ze SpaceX wysyła w kosmos astronautów. Czym przy tak ogromnych przedsięwzięciach jest produkcja smartfonów? Niestety wciąż nie ma informacji na temat oficjalnej ceny i czasu premiery modelu. Jedno jest pewne, jeśli wejdzie na rynek, wstrząśnie innymi producentami, którzy, umówmy się, od jakiegoś czasu produkują dość podobne do siebie telefony. Czy podoba Wam się nowy Tesla Model P? Dajcie znać w komentarzach. Prosimy o subskrybowanie naszego kanału. Pozdrawiamy i do następnego.